Księga Jeremiasza, rozdział 30. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Zapisz w księdze wszystkie słowa, które wypowiedziałem do ciebie. Oto bowiem nadchodzą dni wyrocznia Pana, gdy wyzwolę mój lud Izraela i Judę z niewoli, powiedział Pan. Sprowadzę ich do ziemi, którą dałem ich przodkom, i wezmą ją w posiadanie. A oto słowa, które Pan powiedział do Izraela i Judy. Tak bowiem mówi pan Słyszeliśmy okrzyki strachu trwogi i niepokoju spytajcie i zobaczcie czy mężczyzna może rodzić dlaczego więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach jak urodzącej a wszystkie twarze są pobladłe biada jak wielki to dzień i nie ma mu podobnego dla Jakuba to czas trwogi ale będzie z niej wybawiony oto w tym dniu wyrocznia pana zastępów Złamie jarzmo na Twojej szyi i rozerwę Twoje więzy. Obcy już cię więcej nie ujarzmią. Będą służyć Panu swemu Bogu i Dawidowi królowi, którego im wzbudzę. Lecz Ty się nie bój, mój sługo Jakubie, wyrocznia Pana, nie załamuj się Izraelu. Oto ja wybawię cię z dalekiego kraju, a potomstwo Twoje z ziemi nie woli. Jakub powróci będzie żył spokojnie i bezpiecznie i nikt nie będzie go niepokoił. Ja jestem z Tobą, wyrocznia Pana, aby Cię wybawić. Dokonam zagłady wszystkich narodów, wśród których Cię rozproszyłem. Jednak na Ciebie nie ześlę zagłady. Choć Cię skarcę sprawiedliwie i na pewno nie unikniesz kary. Tak bowiem mówi Pan. Nieuleczalna jest Twoja rana, bolesne Twe skaleczenia. Nie ma nikogo, kto by bronił twojej sprawy, nie ma lekarstwa na Twoje rany. Wszyscy Twoi kochankowie zapomnieli o Tobie. Nie troszczą się o Ciebie, bo uderzyłem Cię jak wróg, do krwicie pobiłem, z powodu mnóstwa Twoich grzechów i licznych Twoich przewinień. Czemu uskarżasz się na swoją ranę, na nieuśmierzony ból? Z powodu mnóstwa Twoich grzechów i licznych Twych przewinień, taki ból Ci zadałem, ale już wkrótce ci zostaną pożarci, którzy Ciebie chcieli pożreć. Wszyscy, którzy Cię uciskali, pójdą do niewoli. Ci, którzy Ciebie łupili, sami zostaną złupieni, a wszyscy Twoi grabieżcy zostaną ograbieni. Tobie zaś przywrócę zdrowie, z Twoich ran Cię uleczę, wyrocznia Pana. Bo nazwali Cię wypędzoną, córko syjonu, nikt się nie troszczy o Ciebie. Tak mówi Pan. Chcę znów postawić namioty Jakuba i zlitować się nad jego siedzibami. Odbudują miasto na jego wzgórzu, a pałac stanie na swym dawnym miejscu. Rozlegnie się stamtąd pieśń dziękczynienia, Rozmnożę ich, aby ich nie ubyło, Okryję ich chwałą, tak iż nie będą w pogardzie. Ich synowie będą jak dawniej, ich zgromadzeniu zapewnię trwanie, a wszystkich ich gnębicieli dotknę karą. Ich władca będzie jednym z nich i ich panujący spośród nich wyjdzie. Kiedy go wezwę, zbliży się do mnie, bo któż jest tak odważny w swym sercu, by zbliżyć się do mnie, wyrocznie pana będziecie dla mnie ludem ja zaś będę dla was bogiem zrywa się gwałtowna burza pana nawałnica budząca trwogę i spada bezbożnym na głowę pan nie powstrzyma swego wielkiego gniewu aż nie wypełni do końca zamysłów swojego serca przy końcu czasu to zrozumiecie kani bardzo ciekawy rozdział gdzie zobaczcie z jednej strony pan bóg pokazuje nasze rany i krzywdy, które sobie wyrządziliśmy grzechami i mówi, że one są nieuleczalne, mówi, że ich nie da się naprawić, że one są po prostu czymś tak okropnym, no że nie da się tego pominąć, jakby to nie jest tak, że coś da się zrobić, żeby to odeszło. I na początku się wydaje, że Pan Bóg jest taki bezradny, nie? Że mówi, no zobaczcie, coście sobie narobili po stu, no to jest nie do naprawienia. A potem mówi, ja nieuleczalną ranę uleczę. Nie może tego zrobić bez nas, nie może tego zrobić, kiedy się nie nawracamy, nie może tego zrobić, kiedy nie chcemy z nim być, kiedy mu się nie oddajemy. Ale jeżeli to robimy, to zobaczcie nawet nieuleczalne rany, on może uleczyć. No nie ma innego wyjścia. Trzeba panu Bogu się oddać, bo inaczej, kochani, nigdy nie będziemy w stanie sobie pomóc.